Rośnie ilość bitcoinowych tatuaży na świecie. Ilość chętnych wzrosła 222% w 2021 roku. Okazuje się, że zapędy pani senator Elizabeth Warren i jej propozycje ustawy mogą okazać się niekonstytucyjne i wcale może się okazać, że wcale to nie będzie tak super. Vitalik Buterin znalazł się na okładce magazynu Time. Sobota, 19 marca 2022 roku. Z tej strony Mike. Witam i zapraszam na 295 Crypto News. Standardowy disclaimer. Wszystko, co w tym odcinku znajdziecie, to są informacje oczywiście z internetu, ale także moje własne opinie, moje własne przemyślenia. Ja nie udzielam porad inwestycyjnych, nie mam prawa tego robić i nikt tak naprawdę, kto nie ma licencji, nie może tego robić. Jeżeli ktoś wam udziela porad inwestycyjnych, to albo jest licencjonowany, albo po prostu narusza prawo. Dzisiaj odcinek pełen, a więc sobotnie Crypto Newsy, już nie w wersji live, nie w wersji light. Analiza będzie tego, co się dzieje na rynku, przegląd wiadomości, co tam w kryptoćwierka, czyli Twitter. Będzie oczywiście analiza techniczna, że analiza techniczna niekoniecznie, ale różnego rodzaju wskaźniki, analiza on-chain i tak dalej. No i będzie także podsumowanie, parę słów o tym, co się działo na kryptostoku i o najbliższych jakichś planach, a także trochę dalszych kanału. Zaczynam! Tusz bitcoinowy. Studia pokazują, badanie pokazuje, że zainteresowanie kryptowalutowymi tatuażami wzrosło 222% w zeszłym roku, czyli w 2021 roku. Kryptowaluty, Bitcoin, decentralizowane finanse, NFT-ki i tak dalej. Ogromny wzrost zainteresowania w zeszłym roku i to przełożyło się także na branżę tatuaży. Takie dane zostały opublikowane przez CryptoHerd. No i okazuje się, że ilość poszukiwań tatuaży powiązanych z kryptowalutami wzrosła o 222% w zeszłym roku. Także zobaczcie tutaj różnego rodzaju tatuaże i tak dalej, i tak dalej. 1900 zapytań, jeśli chodzi o frazę krypto tattoo. No i cóż można powiedzieć? No, proszę bardzo, Luna Wolf i tak dalej, i tak dalej. Mike Nowogratz, jestem oficjalnie lunatykiem, oczywiście. Nie wiem, czy on zrobił, a może faktycznie zrobił ten tatuaż. Ja w żaden sposób oceniać tego nie będę. Każdy, jak to się mówi, o swoje ciało dba w jakiś sposób. Jak chcesz obciąć sobie ptaka, to ja ci jeszcze dam tataka, no i tyle. No. Ktoś chce zrobić tatuaż, tatuaże niektóre oczywiście są fajne. Tylko pamiętajcie, że z czasem tatuaże, żebyście nie wyglądali. Oczywiście w dzisiejszych czasach tatuaże są zupełnie inne. Ja osobiście, demontując wszelkie plotki, nie mam żadnego tatuażu. Kiedyś się zastanawiałem, czy tutaj nie zrobić, ale wiadomo, to jednak można niby usuwać tatuaże, ale po co? Jak ktoś chce, oczywiście niektóre są bardzo piękne, panie, niektóre mają bardzo ładne tatuaże. Swoją drogą, pochwalcie się w komentarzach, czy posiadacie tatuaż i jeżeli tak, to jaki? Lecimy dalej. Amerykańscy senatorowie, między innymi wśród nich ta słynna antykryptosenator pani Elizabeth Warren, wprowadzają ustawę o kryptosankcjach. Eksperci twierdzą, że jest zbyt szeroko daleko idący, a także niekonstytucyjny. Tak? Pani Warren z 10 innymi prawodawcami wprowadziła Digital Asset Sanctions Compliance Enhancement Act of 2022. I oczywiście będą tu restrykcje, jeśli chodzi o osoby, które budują, operują, używają sieci kryptowalutowych. Nawet jeżeli nie mają wiedzy lub nie mają tutaj, można powiedzieć, intencji, żeby obchodzić sankcje, tak? No i cóż, i generalnie rzecz biorąc, wszystko jest wycelowane w Putina i to, że Rosja obchodzi, a tak naprawdę to jest banda komuchów, czy ta cała partia demokratyczna z tą genialną panią, już na dawno już mówię, zaśpiewajmy jej Time to Say Goodbye. Czyli co? Jak ktoś kogoś nożem zamorduje, to producent noży w pierdlu ląduje, nie? Tak najkrócej można było to określić. No idiotyzm kompletnie, jak można atakować programistów. No ale cóż, no totalitaryści, komuniści, socjaliści, demokraci, tak de facto są komuchami, w Stanach Zjednoczonych nie rozumieją tego. Dla nich to jest, jak to się mówi, chleb powszedni. No, więc zobaczymy, czy ta ustawa przejdzie, tam jeszcze jest Sąd Najwyższy i tak dalej. No, wiele różnych zapowiedzi było i na gównie się skończyło. Lecimy dalej. A na Ethereum duży ruch. Największe wypłaty z giełd w tym roku.
Czy nadchodzi wzrost ceny Ethereum? No to się oczywiście jeszcze okaże. Ponad 180 tysięcy Ethereum zostało wyciągnięte z centralizowanych giełd w ciągu ostatnich 24 godzin. I okazuje się, że traderzy oczekują tutaj byczych ruchów na Bitcoinie, a między innymi także na Ethereum. Zgodnie z tweetem z 18 marca od analityka Info the Block, czy Into the Block, przepraszam, ponad 500 milionów dolarów w Ethereum zostało wypłacone 16 marca z różnych giełd, takich jak Binance, Kraken, czy między innymi Crypto.com. W tamtym momencie cena Ethereum to jest 2590. Możemy sobie oczywiście na szybciutko spojrzeć na CoinGecko. Jeśli chodzi o Ethereum, 2967. No jak widzicie, no praktycznie to jest odwzorowanie, tak? Bitcoin tak, Ethereum tak, są troszeczkę, wykres się troszeczkę różni. Bitcoin urósł w ciągu 7 dni o 8% ponad, Ethereum prawie 16%. No tylko ten Tether, kiedy ten Tether po 5 dolarów, ja się pytam. Za daleko przyszedłem. Także jest to byczy znak. Jest to byczy znak i okazuje się, że mamy rekordowy wypłat. Ethereum to coś więcej niż system płatniczy. Jest to oczywiście marketplace usług finansowych, gier, aplikacji, które nie mogą ukraść lub cenzurować Twoich danych. No, tylko żeby jeszcze trochę bardziej skuteczne było. Oczywiście opłaty na Ethereum, to trzeba jasne, to jeszcze pokażę w analizie rynku. Opłaty na Ethereum spadły nam znacząco. Chociaż nie tak strasznie znacząco. Jest trochę mniej, kiedyś pamiętacie na swapie, to się płaciło po 100 dolców, ale jednak mimo wszystko to jest dalej drugo, a powoli zmienia się, znaczy zmienia się powoli, nadchodzi nam Ethereum 2.0, no i tylko zobaczymy, kiedy to Ethereum 2.0 przyjdzie. Lecimy dalej. A tutaj fajna informacja dla wszystkich zwolenników Cardano. Po latach Trezor wprowadza wsparcie dla Cardano. Oczywiście cena zareagowała. Ten producent portfela sprzętowego ogłosił wsparcie dla Cardano po wielu latach, gdy nie wspierano tego cyfrowego aktywa. No, a oczywiście Cardano nam się rozwija. I tutaj IOHK mówi o tym, że nasi przyjaciele z Trezora w końcu są dostępne konta w Trezor Suite. Wydaje mi się, że to nie jest tak do końca, że nie było wspierane, ale wydaje mi się, że trzeba było zewnętrzny portfel mieć. W samym oprogramowaniu nie było wspierane, tak samo zresztą jak w Ledgerze. W tej chwili oczywiście już zostało wsparcie i cena Cardano zareagowała. Czy faktycznie to była reakcja na to? Ciężko mi powiedzieć. No, faktycznie, jeśli chodzi o Cardano, to troszeczkę tutaj czekamy. Niby pracują, kiedy dowiozą, to zobaczymy. Jakiś duży update nadchodzi. Jeżeli ktoś się Cardano interesuje, to myślę, że jest zadowolony. Lecimy dalej. Miał być kolejny Bitcoin, miało być tu The Moon, Lambo Suna, wyszło co wyszło. Shiba utraciła 30 tysięcy hodlerów, gdy zainteresowanie tym meme coinem, czy ogólnie meme coinami spada, tak? Ilość hodlerów spadła 30 tysięcy w ciągu 24 godzin. Krótkoterminowy sentyment jest bardzo niedźwiedzi. Oczywiście BTC to jest BTC, tak? DeFi zwiększa swoją wartość, wszystko zwiększa swoją wartość. Był hype na meme coiny. Shiba nawet poszła gdzieś tutaj. Oczywiście trzyma się jeszcze dzielnie w 15. 2450 dolarów. I chociaż wystrzał ogromny jest tutaj, i powiem Wam szczerze, nie pamiętam, ja to dużo dostałem z Superchargera, ale generalnie rzecz biorąc, ja absolutnie nie wierzę w to gówno. Wielokrotnie mówiłem kiedyś wcześniej, pokażmy 180 dni, jak było wybicie, tak? Później mieliśmy oczywiście ATH, jak było wybicie, i później spadło, zanim się odbiło. Czekajcie, to chyba nawet nie jest, to chyba, o to mówię o tym. Jak było tutaj, to był maj 2021, ja krytykowałem, oczywiście gdzieś tam też tam dla jaj kupiłem chyba gdzieś tam w tym, w jednym, no może nie na szczycie, bo 3000, chyba 2000 coś. To długo, długo trzeba było czekać aż do października, żeby odzyskać pieniądze. Później było wybicie jeszcze wyższe, ale no zobaczcie, tak to wygląda, to się tylko obsuwa. No, to ma to do siebie, jeżeli ktoś jest dłużej na rynku, wie o tym, że kryptowaluty mają to do siebie, że są kryptowaluty jednosezonowe, jedne bull marketowe, a są takie. Oczywiście krypto nigdy praktycznie nie umiera, no chyba, że zostanie tam tak de facto zdelistowane z wszystkich giełd, już później nie ma gdzie tym handlować, to ewentualnie czasami ludzie się OTC wymieniają. Ale kryptowaluty no zwykle żyją i mają jakąś tam cenę szczątkową i tak dalej, no ale co to wnosi, tak? Co to wnosi? No gówno to wnosi. A jak ktoś chce, wierzy w to, że będzie Lambo Sun, to życzę to the moon. Lecimy dalej. A tutaj ostrzeżenie. Bitcoin może mieć ostateczną kapitulację
rynku niedźwiedzia, gdy bogaci inwestorzy wyprzedają się, tak twierdzi analityk. I mówi o tym, że niedoświadczeni inwestorzy wybierają stać, aby stać się długoterminowymi bitcoinami hodlerami i to limituje oczywiście ryzyko wyprzedaży poniżej 30 tysięcy dolarów, tak? Czy jest miejsce na kolejny spadek bitcoina? Tego tak de facto nikt nie wie, ale oczywiście Janusze, którzy na rynku są krótko, bardzo czasami się zachowują. No zobaczymy, tak? Mieliśmy już spadek. Jeżeli zajrzymy sobie na wykres Bitcoina, później go sobie poanalizujemy, to wieloryby sprzedają swoje BTT. No bardzo różnie to wygląda, tak? Bardzo różnie to wygląda. Jedni twierdzą, że sprzedają, jeszcze inni już zaczynali kupować. Przepraszam, to jest analiza on-chain, wieloryby, ryby i BTC USD, tak? Także jak to właśnie wygląda, tak? Zmiany procentowe tutaj, jeśli chodzi o tych whaley, nie whaley i tak dalej. I tak naprawdę prawda jest taka, że trzeba by było wiedzieć, który portfel, kto obserwować i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba się upewnić, że portfel, który obserwujecie, nie jest jakimś kolejnym portfelem giełdowym, że to faktycznie jest ktoś, kto posiada dużo BTC, czy to jakiś venture, czy cokolwiek innego. Nie? Każdy gra pod siebie. Pamiętajcie, że jeden będzie na glebie, drugi wyląduje w niebie. No tyle, no. Jak macie jajca. Do tej pory historycznie patrząc, ktoś, kto trzymał hodlerze, są największymi zwycięzcami. Kolega z Pitfilaru bardzo fajnie to pokazuje. Sukcesywne kupowanie, te recurring buy, które ma między innymi Crypto.com, no generalnie najlepiej się opłaca, no ale jak ktoś ma ochotę ryzykować, buy the dip i tak dalej i później gdzieś tam kupię drogo, sprzedam tanio, no to zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Wasza sprawa, wasze pieniądze, wasze decyzje, wasze wyniki. Lecimy dalej. Czy opłacało się kupić Bitcoina, czy może akcje Coinbase'a? Okazuje się, że Bitcoin poradził sobie lepiej niż Coinbase o 20%, czyli oczywiście licząc od czasu IPO. Na początku było wybicie. Coin spadł o prawie 50% do 186, zaczynając od IPO, które było 14 kwietnia 2021 roku. Bitcoin poradził sobie lepiej niż Coinbase i stracił około 30%, licząc od 65 tysięcy gdzieś tam nawet na szczycie do 41 700, czyli w takim, można powiedzieć, krótkim bear markecie jednak Bitcoin. Co się dzieje z Coinbase'em? To jest oczywiście ze względu, wygenerowano ten wielki tutaj hype, jeśli chodzi o coina, który mógł stał się takim onboarding experience, tak, do świata. Są teraz procesy sądowe, właściwie jakieś tam pozwy, które generalnie rzecz biorąc mają, celują w Coinbase, że oni papiery wartościowe, ktoś próbuje coś tam wyrwać. No i też druga sprawa, depresyjne prognozy na 2022 rok, tak. No, rok finansowy. Wiadomo, że jak jest bull market, jak się wychodzi w bull markecie, to będzie widać też na wykresie, później w analizie, jak się wychodzi w bull markecie, no to generalnie jest wybicia cena nienaturalna. No a później, jak przychodzi troszeczkę gorszy sentyment na rynku, no to co? Z bardziej ryzykownych aktywów ucieka się do mniej ryzykownych aktywów, szczególnie ci, którzy mają większe pieniądze. To jest zupełnie inna mentalność. Jak masz 5, 10, 20 tysięcy dolarów, myślisz zupełnie inaczej. Jak masz 100 tysięcy, milion, myślisz zupełnie inaczej. Jak masz 10 albo 100 milionów swojego kapitału inwestycyjnego, to też zupełnie inaczej myślisz i wiecie, no 10% rocznie przy 10 milionach dolarów to jest rewelacyjny wynik, a ktoś, kto ma 5 tysięcy dolarów, powie 10% to jest gówno, to ja nie chcę. Lecimy dalej. Kolejny raz wyciek danych i tym razem został potwierdzony przez BlockFi. Dane klientów, które były hostowane na HubSpocie. Był wyciek, był nieautoryzowany dostęp do tych danych. Zewnętrzny dostawca, można powiedzieć usługodawca dla BlockFi, czyli HubSpot, przechowywał takie dane jak imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, oczywiście, które były historycznie używane do ataków phishingowych i okazuje się, że BlockFi potwierdza, iż doszło do utraty integralności tej bazy, zostało do naruszania bazy danych u jednego z zewnętrznych dostawców, dokładnie u HubSpotu, tak. No i generalnie rzecz biorąc, HubSpot potwierdził tak nieautoryzowany dostęp. Tu jest oficjalny komunikat BlockFi.
Więc możecie się podejrzewać, jeżeli korzystaliście, że jakieś dane wyciekły. Jeżeli wcześniej nie wyciekły, to możecie dostawać różne dziwne telefony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także na to trzeba bardzo mocno uważać. Lecimy dalej. 14% salwadorskich biznesów przeprowadzało transakcje w Bitcoinie, donosi tamtejsza Izba Handlu. Był to oczywiście historyczny rok dla Bitcoina, gdy Salwador jako pierwszy kraj na świecie uznał Bitcoina za legalny środek płatniczy. Kiedyś były różnego rodzaju regulacje. Japonia chyba jako pierwsza uznała Bitcoina za pieniądz i tak dalej, ale to był legalnie uznany środek płatniczy. No i okazuje się, że oczywiście było też wiele fuck-upów, ten portfel Chivo i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że z 337 firm, które zostały przepytane od 15 stycznia do 9 lutego, jedynie 14% powiedziało, że dokonywało transakcji w Bitcoinie od momentu, gdy zostało wprowadzone to w życie. Ponad 90% firm wskazało, że adopcja Bitcoina w tym kraju miała mały wpływ na ich sprzedaż. 71% z tych firm było firmami mikro i small biznesem, 13% jako średnie przedsiębiorstwa i 16% jako firmy duże. Oczywiście Salwador nie ma własnej waluty. Działali oni na dolarze od 2001 roku. No i generalnie rzecz biorąc, między innymi prezydent bardzo pro-bitcoinowy i aktywny, i zobaczcie jego przewidywania, jeśli chodzi o Bitcoina do 2000, to jest oczywiście Twitter, nie będziemy wchodzić, 100 tysięcy dolarów, dwa kolejne kraje zaadoptują. Gdzieś są jakieś plotki, że Paragwaj, czy jakiś inny, ja nie pamiętam, stanie się oczywiście głównym tematem, jeśli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych. Rozpocznie się budowa miasta bitcoinowego. Volcano Bonds, czyli te Bitcoin Bonds w Salwadorze, będą miały oversubscribe. Na razie nie pamiętam, jakie zainteresowanie, ale zostało to odroczone. I oczywiście będzie duże zaskoczenie na konferencji Bitcoina. No zobaczymy. Zobaczymy. Pierwszy ruch został wykonany. Międzynarodowy Fundusz Walutowy widzi już tutaj zagrożenie. Ostatnio mówiłem w newsach o Argentynie, gdzie Fundusz Walutowy mówi, że dobra, my tam tego, ale wy macie spowolnić adopcję krypto. I generalnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy niespecjalnie mu się podoba wprowadzanie Bitcoina, bo dla wszystkich dodrukowujących krajów, jeżeli na świecie zaczną pojawiać się kraje, które będą działały na tych sound money, hard money, takich jak Bitcoin, no to generalnie mogą te kraje bardzo fajnie działać i pokazać reszcie świata, że się daje. Tak. Na razie to są małe kraje, ale nie od razu Kraków zbudowano. Lecimy dalej. Ostatnio pojawiły się kolejne mapy. Były oczywiście zrobione airdrop tokenów Ape dla posiadaczy, ten coś tam Bored Ape Yacht Club. A słuchajcie, okazuje się, że zobaczcie, największa na świecie grupa muzyczna kupiła sobie NFT-ka znudzonej małpy za bagatela 360 tysięcy dolarów. Tak to pięknie wyglądało. Universal Music Group, to jest największa oczywiście branża, marka muzyczna na świecie, zakupili sobie Basie za 360 817 dolarów poprzez oczywiście Web3. No i to się nazywa Managernoid All, żeńska małpa i tak dalej. Nie wiem, czy jest sens. Uruchomiony właśnie został ten ApeCoin, który został zdropowany. Póki co na razie to wszystko trwa. Oczywiście małpy, tak samo jak kryptopanki, są biletem, przepustką do różnego rodzaju grup trzymających władzę i możnych tego świata. I dlatego ta cena tak właśnie wygląda. Lecimy dalej. A magazyn Time uruchomił pełną wersję NFT-kowego magazynu, którym przedstawiony został Vitalik Buterin. Oczywiście magazyn Time, nie ujmując Vitalikowi, różne ciekawe osoby prezentował, szczególnie jako człowieka roku, na swojej okładce. Takich dwóch, co się tam w latach 40. ubiegłego wieku mocno biło między sobą, to też byli na tym jeden i drugi. No i zobaczcie, książę krypto ma obawy, tak? Twórca Ethereum, Vitalik Buterin, walczy, aby naprawić świat, który stworzył, tak? I oczywiście jest to pierwszy NFT-kowy magazyn. Zobaczcie, zatytułowany The Prince of Crypto has Concerns, nie?
No i cóż, nie wiem, jak to można skomentować. No jest to oczywiście darmowy airdrop magazynu dla czytelników. Time jest oczywiście kryptoprzyjazny. Nie wiem, czy tam coś jest ciekawego. Jakoś mnie to niespecjalnie interesuje. Ani Witaliku, ani tam. Witaliku, Witaliku, problemów w Ethereum bez liku. Lecimy dalej. A Metanabol, znany kiedyś jako Facebook, został pozwany przez australijskiego regulatora ze względu na fałszywe kryptoreklamy na Facebooku. Australian Competition and Consumer Commission, ACCC, złożyło pozew sądowy przeciwko platformie Meta ze względu na fałszywe reklamy kryptowalut na platformie Facebook, tak? No i tu został opublikowany właśnie jakiś tam komunikat. Tamtejszy regulator twierdzi, że ludzie byli oszukiwani, jeśli chodzi o dokonywanie inwestycji, przez te reklamy, które przedstawiały imiona i obrazy popularnych ludzi w Australii. Meta naruszyła australijskie prawo. No i teraz doskonale wiecie, jak szybciutko się cenzuruje treści konserwatywne na takich portalach, w jaki łatwy sposób się je usuwa, a jak trudno okazuje się, że jest usunąć tego typu reklamy. Na pewno co chwilę wiecie o tym, że są fejkowe profile Mike Satoshi, a nie tylko Mike Satoshi, bo inne też, ostatnio Rafał Zeorski. Na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku najczęściej Mike Satoshi brand, teraz już Team Mike Satoshi, o tym opowiem w podsumowaniu. Przede wszystkim przyjmijcie sobie zasadę, jeżeli jesteście osobą początkującą, jeszcze pierwsze kroki w świecie kryptotwórca, nikt do Was nie napisze, oferując jakieś cudowne metody inwestycji. Sprawdźcie, jeżeli, nie wiem, stwierdziliście, że ja do Was napisałem, jesteście zainteresowani, tacy podekscytowani, kurde, Mike do mnie napisał, nie wiem, czy Kamil, czy Rafał Zaorski, czy ktokolwiek inny, to sprawdźcie, czy to jest oficjalny profil, wejdźcie na YouTube'a, linki pod filmem, na stronę Kryptonarodu, tam są wszystkie oficjalne te i zobaczcie, czy to ja na pewno napisałem. Dosyć łatwo jest to stwierdzić na YouTubie, bo na YouTubie zresztą ja nie piszę do Was, ale czy na Twitterze, po ilości obserwujących, najszybciej kliknij, bo nie nazwa ta, która Ci się wyświetla, tylko to, co jest za małpką, to jest nazwa konta identyfikator unikalny dla Twittera. Wtedy widzisz i zobacz, ilu jest obserwujących, żeby się nie okazało, że ja mam w tej chwili, nie wiem, 44 700 coś, a do Ciebie ktoś napisał, kto ma 50, nie? Mike Satoshi, tak. Lecimy dalej! A Crypto.com, o którym będę mówił też oczywiście w sekcji partnerów, rozszerza wsparcie dla kolejnego jakiegoś małego altcoina. Tym razem jest to Status Network Token, czyli SNT. Jest to, słuchajcie, token, jest to aplikacja do wysyłania wiadomości bezpiecznych, kryptoportfel, przeglądarka Web3, no i generalnie open source'owy protokół peer-to-peer, który ma szyfrowanie end-to-end, tak? Tak, takie komunikaty na stronie projektu są. No i teraz okazuje się, że dzięki Crypto.com możemy kupić sobie SNT poprzez dolary, euro i ponad 20 innych kryptowalut. Co ciekawe, w zeszłym tygodniu SNT zostało wylistowane przez Coinbase Pro, czyli to jest platforma oczywiście, która ma wsparcie, najpierw dodaje najczęściej. Crypto.com ostatnio ogłosiło też, że wspiera NuCypher, Keep Network i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Także Crypto.com fajnie się rozwija, więcej w podsumowaniu. Lecimy dalej! Czy to już koniec walki o Proof of Work? Wszystko zostało zawieszone, chociaż komisja odrzuciła, wykreślony został ten ban, to być może jeszcze nie jest to koniec. Zostało usunięte to oczywiście z propozycji Miki, ale jednak jest problem. Europejscy socjaldemokraci, nazywając rzeczy po imieniu komuniści, są zawiedzeni, tak? Są zawiedzeni ze względu, że ta propozycja została odrzucona. No i oczywiście dalej mówią o tym, że dalej będzie to, mogą prosić, żeby było to dyskutowane na forum Europejskiego Parlamentu. Tak. Nasza grupa jest bardzo zawiedziona brakiem jakiejkolwiek ambicji i tak dalej. A nie wnikając w to gówno, nie wiem, czy słyszeliście, ostatnio wyciekły informacje, kto wspierał różnego rodzaju ekologiczne, zielone grupy, jaki kraj wspierał właśnie, żeby tym bardziej uzależnić Europę od dostaw ze wschodu gazu i ropy naftowej. Follow the money. Lecimy dalej. Tutaj mamy kolejne finansowanie. FTX i Aminoka wspierają kwotą niebagatela 500 milionów dolarów platformę gamingową w branży krypto, która jest zbudowana na Terra.
Come to us. Come to us. Tutaj słuchajcie. Buduję sobie na terra krypto gry razem z C2X i zebrali oni 25 milionów dolarów. Nie wiem dlaczego tutaj jest 500 milionów. 25 milionów dolarów w prywatnej sprzedaży tokenu. C2X Blockchain Gaming. I co ciekawe, zobaczcie, runda wycenia platformę na 500 milionów dolarów. No, czyli to jest tak, że, dobra, źle to przetłumaczyłem, że oni wspierają firmę, która jest warta 500 baniek, tak, czyli te dwie firmy wspierają i okazuje się, że słuchajcie, zobaczcie, uczestnicy sprzedaży poza FTX-em, Aminoką, tu mamy te firmy, Crypto.com, też Galaxy, i tak dalej, Hiwobi, i tak dalej, i tak dalej. No, a między innymi zobaczcie, że właściciel Skybound, czyli właściciel własności intelektualnej do The Walking Dead. No. Poczekamy, zobaczymy. Terra Blockchain fajnie działa, no ale zobaczymy, czy oni faktycznie zaczną jakieś tam fajne gry wypuszczać. Lecimy dalej. Teraz przechodzimy sobie do Comparica. Największy bank komercyjny na Ukrainie wstrzymuje przelewy na giełdę kryptowalut. Proszę bardzo. Privat Bank tymczasowo zawiesił transfery środków na platformy wirtualnych walut. Powstał w 1992 roku, jest to największy komercyjny bank na Ukrainie. Okazuje się, że postanowili wstrzymać przelewy na giełdy. Została ta informacja potwierdzona przez Binance. Instytucja ta tłumaczy podjęte przez siebie działania naciskiem ze strony Krajowego Banku Centralnego na tle obecnego stanu wojennego. No dziwna sprawa, dlaczego? Twierdzą oni, że jest to działanie tymczasowe. Sam w sobie Privat Bank nie wyszedł z tą inicjatywą, ale został tutaj zmuszony przez Narodowy Bank Ukrainy. Oczywiście związane ze stanem wojennym. Dlaczego takie działanie? Ciężko mi jest to zrozumieć. Dziwne to jest, bardzo dziwne. Lecimy dalej. I na końcu w sekcji newsów Vitalik Buterin nie chce, aby ryzykowne rzeczy wypierały fajne rzeczy, czyli Ethereum da radę. No dosyć enigmatyczna wypowiedź. Ethereum przygotowuje się do fuzji. Ale Vitalik ma większe zmartwienia. Zobaczcie, zachęca on do skupienia się na długoterminowej wartości danej, a nie na natychmiastowej rentowności. Buterin wie, że Ethereum ma konkurencję i aby utrzymać konkurencyjność sieci, konieczne są poważne zmiany. No nie da się ukryć, że są potrzebne poważne zmiany. Niebezpieczeństwo polega na tym, że masz te małpy za 3 milionami dolarów i staje się to nowym rodzajem hazardu. A no to widzi, no krytykuje NFT. Jeśli nie wykorzystamy naszej przewagi, to powstaną tylko te rzeczy, które przyniosą nam natychmiastowy zysk. Vitalik przyznaje, że potrzebne są duże zmiany, gdyż jest konkurencja, a samo przejście z proof-of-work na proof-of-stake gówno da tak naprawdę. Sharding, rollupy i tak dalej. No, zobaczymy. Dawaj Vitaliku Ethereum 2.0 albo uciekaj do Putina, cholera. Lecimy dalej. Teraz przechodzimy sobie do sekcji partnerów kanału. Na początku Musible i tutaj krótka informacja. Oficjalnie opublikowano pierwszego ambasadora. Jest to legenda polskiej sceny rapu, chociaż niektórzy twierdzą, że hip-hopu. Jest to oczywiście Peja, który będzie ambasadorem Musible. To bardzo fajna informacja. Oczywiście trzecia runda cały czas trwa. Bardzo fajna informacja od projektu Musible. Kolejna sprawa to jest oczywiście Synapse Network, tu się bardzo dużo dzieje. Ja jak zwykle przygotowałem sobie taki krótki spis i teraz przede wszystkim zaraz zobaczę tylko, czy to nie jest stare, żeby się nie można powiedzieć, żeby się nie pomylić, żeby były tutaj nie, to jest aktualne. Portal CoinQuora opublikował artykuł traktujący o nowym ekosystemie stakingu budowanym przez zespół Synapse. Także to jest też informacja, można sobie przeczytać. Te wszystkie informacje oczywiście ja pokazuję Twittera celowo, bo tutaj Synapse zawsze to wszystko podaje. Jest także Medium Synapse'a, to też warto wpaść. I Telegramy oficjalne, gdzie chłopaki mocno działają. Kolejną sprawą jest to partnerstwo z projektem Cryo Engine. Będzie niedługo sprzedaż na Launchpadzie. No i teraz kryptoekipa Maciek z kryptoekipy robił rozmowę z Pawłem Łaskarzewskim, nagrane podczas Cryptoverse Expo. Kolejne Cryptoverse Expo już we wrześniu. Także zapraszam do obejrzenia. Z kolei Crypto News rozpisali się na temat stakingu na tym
na Synapse Network, zmian tam, które zostały wprowadzone, też poczytajcie. Są oczywiście wyniki giveaway'a, który był organizowany i przez Synapse'a, i przez projekt Moon. To też się pojawiło. Oczywiście możecie wbić też na stronę firmową. I tutaj macie wszystkie media społecznościowe, w szczególności, jak widzicie, strona została zmieniona, launchpad został też zmieniony, chwilę mi zajęło, zanim się przyzwyczaiłem, a na samym dole są wszystkie media społecznościowe i tutaj w szczególności polecam Medium, na którym można dużo ciekawych artykułów przeczytać. Kolejny projekt na launchpadzie, który się niedługo będzie można kupić, to jest Gravis Finance, jest to oczywiście Play to Earn. Nowa strona projektu, jeżeli wejdziecie, to już pokazywałem przed chwilą, może odpalę jeszcze raz. Całkowicie nowa strona projektu, jak się zalogujecie, to też strona jest przebudowana, ktoś tam marudził zawsze i tak dalej. Także jest dużo, na Synapse Network jest dużo fajnych rzeczy. Jest ten launchpad, można inwestować w projekty, tutaj oczywiście musisz się podłączyć portfelem, ale to generalnie tak wygląda, no już to wygląda na XXI wiek, a nie na XIX, także bardzo fajnie. Tu wszystkie projekty, jest zupełnie, jak to się mówi, inaczej to wykonane. To mi się bardzo podoba, że w końcu zostało to zmienione. Kolejna sprawa, jeżeli przegapiliście AMA z projektem Time Riders, to niedługo będzie listing na QuickSwapie. To też jest informacja. Portal Investing.com bierze na celownik 4 ścieżki stakingowe, które tworzy Synapse. Niewykluczone, znaczy ja chłopaków wcisnę, żebyśmy AMA zrobili, bo trzeba sobie pogadać o tych tematach i tutaj proszę AMA chłopaki. Teraz generalnie wyniki są już giveaway'a, które z PlaySapem było organizowane, także możecie sobie zobaczyć. No i teraz generalnie rzecz biorąc jest też oczywiście Paweł Łaskarzewski, jest opublikowane i to Wam właśnie pokażę, zaraz przesunę tylko tutaj. Paweł dzieli się wiedzą, jeśli chodzi o analizowanie tokenomii projektu, tak jak sprawdzać tokenomię, rozwój produktu, tak rozwój teamu i to jest właśnie odniesienie się tutaj do YouTube'a na oczywiście jak unikać pułapek czekających na inwestorów na rynku krypto. Byłem na tej prelekcji, aż biję łapkę w górę, bo oglądałem, fajna sprawa, także zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o Synapse'a, to tyle. Przechodzimy sobie teraz do giełdy Kanga. I tu zasadniczo mam jeden komunikat, poza oczywiście wsparciem Ukrainy. Jeden komunikat, teraz zobaczcie, jest cały czas konkurs, to właściwie będą dwa komunikaty, tak? Można sobie tak wygrać kartę KNG $375, a różny także pakiet gadżetów. Będzie event w UK. A dodatkowo był oczywiście live. Był live, gdzie moim gościem był Sławek. Mieliśmy problemy oczywiście techniczne na początku. Internet mi wysiadł 3 minuty przed live'em, więc rozpoczęliśmy z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Jeżeli ktoś przegapił i chce się dowiedzieć na temat Kangi, rozmawialiśmy na różne tematy, poruszaliśmy bardzo różne i karty, i nie karty, i tak dalej. Także zapraszam serdecznie. I na końcu przechodzimy sobie do Crypto.com. Tu jest bardzo aktywny Twitter. To bardzo dużo osób obserwuje, ta ilość obserwujących i to, o czym mówiłem, to jest najważniejsze. Tutaj można wpisać cokolwiek. Oczywiście, jeżeli jest niebieski ptaszek, a właściwie biały ptaszek na niebieskim tle, to można stwierdzić, że to jest potwierdzone przez Twittera. Oczywiście mogą być zawsze haki, włamy i tak dalej. Na Crypto.com macie zawsze dużo informacji, zawsze tutaj jest pełno. Ja tylko zobaczę tylko, czy coś tu nowego się pojawiło. Jest także blog, tutaj też informacje, blog Crypto.com. To jest też strona, gdzie możecie sobie dowiedzieć tak na temat produktów, na temat społeczności i tak dalej. Tak samo jest LinkedIn, jest Twitter i tak dalej. Jest Discord oficjalny, ale najbardziej zachęcam do Telegrama. Jest też polski Telegram, tam się można więcej dowiedzieć, tak, między innymi tutaj jak rozliczyć podatki, tak, na temat bezpieczeństwa. Też jeśli chodzi o partnerstwa, tu macie wszelkiego rodzaju, między innymi partnerstwa, gdzie tam wchodzą LeBron James, Formuła 1 i tak dalej. O samej firmie są informacje, między innymi John Russell został partnerem, tak, Crypto.com, o tym też wcześniej mówiłem, czy też o produktach. Tu są oczywiście oficjalne wszystkie informacje.
I cóż jeszcze, i o samym krypto, także zobaczcie Official Sweepstakes, ale to wszystko można też znaleźć na Twitterze. Zachęcam do zajrzenia na polską grupę Cryptocom, jeżeli ktoś się interesuje. Jeżeli ktoś chce pobawić się, to są filmy na moim kanale. Linki też są pod spodem. Przejście oczywiście KYC, jest KYC pełne do zrobienia, ale karta działa, ja sam osobiście używam. Lecimy dalej. Teraz przechodzimy sobie do sekcji, co tam w krypto ćwierka. I tutaj, znaczy, czy mogę strzałkami? Nie mogę, się może strzałkami przyłączać. Na początku KO kryptowaluty. Polecam śledzić profil. Największy istniejący niezależny wieloryb Bitcoina gromadzi ponownie po pozbyciu się 1500 BTC, miliony dolarów BTC w stałym tempie. Grafikę można przywieźć. To jest oczywiście na tym profilu. Można zobaczyć. Polecam zainteresować się. Te profile trzeba śledzić. A szczególnie można sobie na Twitterze listy porobić. To jest fajna sprawa. Proszę bardzo, na nas sankcje, a ci pomimo sankcji za tyle niby niedużo, ale jednak broń była sprzedawana niezgodnie z prawem, bo nie można było do Rosji broni sprzedawać. No i co, i gówno, tak? Wszystkim porówno, a ona nas gówno. Kolejna sprawa, zobaczcie, że Jordan Peterson też polecam śledzić. Między innymi samochody elektryczne będą obowiązkowe od 2035 roku, czyli już nie będzie można zwykłych internal combustion engine, czyli nie można będzie diesli, benzyn i tak dalej. Ciekawe co z hybrydami. No, Kanada, totalitarny kraj. WBlockchain mówi o tym, że Torchain miał 6-godzinną przerwę, był problem. Na następny poniedziałek jest ustalony hard fork. Który był ustalony, będzie opóźniony o 6 godzin. Jakaś stara informacja? Nie no, świeża informacja. Laia mówi o tym, że jeżeli jesteś samoświadomy, to masz supermoc. Zgadzam się całkowicie. A Richard Hart, oczywiście wiadomo kim on jest. Jest to od Pulse Chaina, od Hexa. Wolność to znaczy, że co nie jest nielegalne, jest legalne. No, w Polsce nie do końca to tak działa. I na końcu Lark Davis, chociaż może nie na końcu. System się popsuł, kup Bitcoina. No cóż można dodać? Tak, to był ostatni tweet. Przechodzimy sobie do analizy. Przechodzimy sobie do analizy sytuacji na rynku. Popatrzymy sobie na różnego rodzaju wskaźniki, różnego rodzaju metryki. Na początku oczywiście kryptobębelki. Jak widzicie, w ciągu ostatnich 7 dni wszystko praktycznie na zielono, poza oczywiście małpami. Małpy tak generalnie wyglądają, były za darmo rozdawane. Basic Attention Token, proszę bardzo. 84 centy. No proszę bardzo, także fajnie. Co to nam jeszcze? Rune, czyli Torchain. Ave mocno, Mina. Curve, Zcash, proszę bardzo. Nawet Bitcoin spał, urósł Nexo. Jeśli chodzi o longi kontra shorty. W ciągu 24 godzin większość longów, mniej shortów. Ludzie patrzą, czyli czekamy, kiedy będzie zobaczcie, na BTC Statistics. To oczywiście w ciągu 5 minut. Zobaczmy sobie 12 godzin, jak wygląda. Jednak przewaga longów. Fear and Greed Index 28, czyli cały czas jesteśmy w strachu. A jeśli chodzi o ten drugi wskaźnik, to tutaj mamy już 56. To już jest chciwość, zobaczcie. To już się zmieniło. Nie wiem, czy tam ten wskaźnik się nie aktualizuje, czy jakoś inaczej. Teraz opłaty transakcyjne. 19 GVEI, no już 27. Na Ethereum, czyli za przesłanie gołego Ethereum trzeba zapłacić $1,30 średnio. Za na przykład przesłanie Tethera $3,39. No nie jest to się dla biednych ludzi. A jeśli chodzi o Bitcoina, jeden Satoshi za byte. Niezmiennie Bitcoin się od razu, on tu nam tu w ogóle nie zapycha. Aczkolwiek po Lightningu jeszcze tak to wszystko działa. Jeśli chodzi o trudność, mamy hash rate według tej strony 204 exahashe. I trudność za 11 dni, 12 godzin. Świeżo było dostosowanie, gdzie spadło 0,35%. Średni czas bloku tak wyglądał, średnia moc tak wyglądała. W tej chwili za 11 dni, 12 godzin prawie 2% do góry. Teraz tutaj z kolei pokazują, że 188, 188, 27. Także to się różni czasami. Jeśli chodzi o Grayscale, no to tutaj się nic nie zmieniło. Wszystko na czerwono, wyprzedaż Grayscale'a trwa. Premium, jeżeli ktoś nie wie, czym jest premium na Grayscale, to znaczy, że aktywa odpowiadające za te udziały w Grayscale są warte więcej niż obecna cena, tak? Czyli krótko mówiąc, mamy przecenę. Teoretycznie niby bardziej się opłaca kupować, ale to jest zawsze jakiś tam produkt syntetyczny, ja jednak wolę realne bitcoiny.
Zanim przyjdziemy do samego wykresu Bitcoina, coin gossip nam się jak zwykle nie załadował. Na rainbow chart cały czas idziemy tutaj w tej zielonej strefie. Zieloną strefę możemy dojść nawet sobie do 100 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o altcoin season, to tu się specjalnie też nic nie zmieniło. Jak widzicie, mamy takie chodzenie górę do uzależnienia od ceny Bitcoina. Jeśli chodzi o likwidację, to w ciągu 24 godzin zlikwidowano 107 milionów dolarów. Tu mamy oczywiście 107 baniek, poszczególne kryptowaluty. W 4 godzin weźmy 24. Tak to wygląda. Pierwsze miejsce ETH, zobaczcie, drugim BTC. Ludzie chyba jednak od dźwigni nie chcą tak bardzo. Lightning Network do góry, 3572 bitcoiny. Aktywne kanały 87 tysięcy, ponad ilość węzłów ponad 35 tysięcy. Jeśli chodzi o Ethereum, to Ethereum maksymalnie inflacyjne, 8 ponad. Także bardzo mocno tutaj te Ethereum nam się influuje. Jeśli chodzi o DeFi Llama, to rynek DeFi 212,5 miliarda dolarów. Zmiana w ciągu 24 godzin o 3,5%. Dominacja Curve'a 84. Na pierwszym miejscu jest Curve. I wracając do wykresu Bitcoina, ale jeszcze wcześniej właśnie jeśli chodzi o coina, tutaj oczywiście odbija nam, Coinbase nam odbija. Ja myślę, że to można by było przestawić na dniówki. Tak to wygląda na Coinbase'ie, można automatycznie, faktycznie. Jeśli chodzi o Facebooka, no to Facebook glebnął nam tutaj, tu próbowa jakiegoś odbicia. To jest kanan, oczywiście górnik, nic tu się nie dzieje. Złoto wystrzeliło do góry z poziomów 1784 nawet na 2068, by skorygować się z powrotem na 1920. Jeśli chodzi o srebro, praktycznie skopiowało ruch złota. Jeśli chodzi o miedź, no to miedź mamy już po tym ruchu mamy już odbicie. Jeśli chodzi o palat, to też właściwie tu był jakiś flash crash chwilowy, ale zielona świeczka jednak została się utrzymana, czyli jakiś szybki ruch na tym. DXY, widzicie, szedł, tak, aż później zaczyna się tutaj zamieszanie poniżej 100. Dominacja Bitcoina, to pokazywałem, 44,82%. Poszczególne inne waluty, Ethereum, odbicie, XRP, odbicie, Cero, tak delikatnie, Luna, proszę, przy takim wywaleniu nam tutaj, o, wybiła. Jeśli chodzi o Wavesa, proszę, Waves tutaj pięknie strzela do góry. Nawet świnia tu gdzieś z dołków, trochę z tego dolara 50, podbiła nam się na 2 z hakiem. Dogecoin, no tutaj nic specjalnego, Shiba Inu, to samo. I tyle. Właściwie, cóż mogę powiedzieć, przechodzimy do podsumowania. Jeśli chodzi o podsumowanie, sobie karteczkę ze ściągą przygotowałem. Słuchajcie, jeśli chodzi o Facebooka, ja będę rezygnował z tego profilu prywatnego Mike Satoshi, będę całkowicie przechodził na Team Mike Satoshi. Jest taki profil firmowy na Facebooku Team Mike Satoshi i będę całkowicie tam przechodził, już nie będę nikogo do znajomych przyjmował, poza oczywiście osobami, które gdzieś tam poznałem na żywo. Ja mam też prywatny profil na Facebooku, ja jako ja, i generalnie rzecz biorąc, tak będę działał, w tym kierunku idę. Wszystkie linki jak zwykle możecie znaleźć na stronie Kryptonarodu. Zapraszam Was na stronę Kryptonarodu. A później może pod koniec odcinka niespodziankę zrobię. W przyszłym tygodniu wyjeżdżam na Invest Kawsy. Będę od czwartku. W czwartek jest oczywiście Tankuj z Majkiem. Wydarzenie na Facebooku jest. Czy w kalendarzu Kryptonarodu jest, to nawet nie wiem, prawdę mówiąc. Zobaczmy, czy są Tankuj z Majkiem. Czy moja prawa ręka dodała. A nie ma, to trzeba dodać, będzie do kalendarza Tankuj z Majkiem. Odwiedzajcie stronę Kryptonaród. Kto wpadnie na kapsy, będzie mógł zobaczyć fajne naklejki. Dostać za darmo oczywiście, będą naklejki Mike Satosh i będą naklejki Kryptonarodu i będzie naklejka z logiem Kryptonarodu, sama ta polska z literą B. Ja Wam będę to rozdawał specjalnie, po to robię. Pamiętajcie jeszcze raz apel. Ani ja, ani żaden twórca, nie licząc jakichś skamerów, nie piszemy do Was, nie oferujemy Wam żadnych porad inwestycyjnych, jakichś cudownych metod, nie wypytujemy Was. Nie, tak nie działa. Więc możecie założyć z góry, że jest to skam. I właściwie ostatnia informacja dnia dzisiejszego to jest to, że odbył się wczoraj Kryptostok, na którym prelekcję wygłosił nikt inny jak bardzo zły moderator, czyli Rafał Kiełbus, którego znacie z live'ów.
Prelekcja w temacie bipów na Bitcoinie, czyli tych zmian, oczywiście nie wszystkich, tylko tych najważniejszych. Fajna prelekcja, ja już mam ją, mieliśmy problemy techniczne. Okazało się, że moja malutka kamerka Sony, pomimo podłączonego zasilania na stałe, nie nagrywa, jeżeli nie siedzi bateria. Nie wiem, nie rozumiem tej polityki, ale po prostu nie nagrywa. I teraz okazuje się, że nie miałem baterii. Całe szczęście miałem aparat fotograficzny, więc nagrałem aparatem. Tam jest większa matryca, były migotanie, jakieś pierdoły, bajery, numery. Musieliśmy się troszeczkę bawić, ale udało się nagrać. Rejestrator dźwięku zrobił robotę. I tyle. Było około 50 osób. Następny Kryptostok 8 kwietnia. Zapraszam bardzo serdecznie, a kolejny 6 maja. Tyle. Z kim się widzę, z tym się widzę. A jutro widzimy się na kryptowalutowej niedzieli z Majkiem. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. I do następnego razu. Cześć! Kto dotrwał do końca, kto już jest stałym widzem i wie, że jest po scriptum, to oczywiście wkleję Wam tutaj nowe projekty koszulek, które planuję zrobić. Niech ja tylko je znajdę. A, one są w grafice w kanału, w gadżetach, w koszulkach. I teraz pierwszą koszulką to będą koszulki Kryptonarodu. Będzie wersja biała. Jak widzicie tutaj, będzie wersja, może to się za mocno, będzie wersja biała tej koszulki. Proste logo, czerwone, w polskich barwach, z tyłu kryptonaród.pl, od cała filozofia, być może na rękawku Mike Satoshi, ale to jeszcze się zastanawiam, to tutaj jeszcze możecie też się w komentarzach wypowiedzieć. Druga wersja koszulki będzie to koszulka czarna, też z czerwonym tutaj logo, biało-czerwone, też z tyłu kryptonaród.pl i jest jeszcze jedna wersja, nie wiem czy uda się to zrobić. To jest wersja metalicznego logo, te logo widzicie, muszę przełączyć ekran, te logo widzicie za mną tutaj. To jest to logo. Tylko czy na koszulce taki efekt da się uzyskać, to ja mam duże wątpliwości, więc generalnie rzecz biorąc będę próbował coś z tym tematem zrobić. Ktoś się do mnie dobija, ciekawe kto to. Poczekajcie chwilę. Jak zwykle jakiś spam, scam i inne tego typu gówno, także szkoda gadać. No to jest ta koszulka. Nie wiem, czy to się uda uzyskać. Zobaczymy. Jeżeli uda się, już napisałem, to będą koszulki dostępne. Oczywiście w tym roku, w drugim kwartale ruszy sklep. Na razie to jest tylko dostępny u mnie gdzieś tam spod lady. Są oczywiście koszulki, są satoshowe. Jeżeli ktoś nie widział, to może też pokażę, bo są dostępne. A co ja bym tutaj wstawił? Czekajcie. Co ja żem wstawił? Obraz. Są jeszcze oczywiście koszulki z sobą. Z sobą satoshowa, których może ktoś nie pamięta. Takie koszuleczki. Sowa satoshowa oczywiście. Także takie są też dostępne. No, ten wydruk trochę, nie ukrywam, że kosztował. Także. Ale jeszcze ktoś może zapomniał, że są jeszcze takie koszulki. Od dawna dostępne. Także tylko Bitcoin da ci wolność finansową. Dawno, dawno temu. Bardzo fajnie jakościowo to wyszło. Mam taką. Niektórzy mają. A to ciekawe. Jest jeszcze oczywiście wersja damska. Dla pań. Szpilki na Bitcoinie, high heels of Bitcoin, nie? Także jest trochę tego, ale muszę uruchomić ten sklep, wiem, że dużo pyzna, tam różne rzeczy są. No i tyle, fajnie było się z Wami ponownie widzieć na Kryptostoku. Niestety teraz wypadają dwie imprezy w jednym terminie, więc no, już mogę począć, będę na kawsach. Pamiętajcie, w czwartek tankuj z Majkiem, jest wydarzenie na Facebooku, zaraz dodamy na stronę Kryptonarodu. W piątek, w sobotę kawsy, w niedzielę powracamy i kryptowoltowa niedziela z Majkiem i tak samo jutro. A jadąc na kawsy, nagram Wam pogadankę z samochodu i na kawsach planuję też trochę materiału, biorę ze sobą kamerę i cały oszpej, także planuję trochę rzeczy zrobić. Tyle. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Podobało się, to łapa w górę, napiszcie jakiś komentarz i cześć.